Tych 300 osób, które oficjalnie zostały zamordowane w czasie stanu wojennego w wyniku tak zwanych skrytobójstw, czy pisząc na temat, czy robiąc to dochodzenie na temat księdza Popiełuszki, pan natrafił na tych ludzi, bo rząd Mazowieckiego zakopał tą sprawę, tym rodzinom wypłacono odszkodowania tym ludziom, którzy zostali zamordowani. Czy mógłby pan coś na ten temat powiedzieć? Wiadomo było, mnie się zwierzył, był pierwszy sekretarz mojego miasteczka, że on był w tak zwanej tej trójce w czasie stanu wojennego zorganizowanej. To było od szczebla powiatu w górę, gdzie było dwóch oficerów Służby Bezpieczeństwa i urzędnik Komitetu Wojewódzkiego albo Komitetu Miejsko-Gminnego. Czy pan natrafił na ślady? Jak to? Czy mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć? To do pana Sumnickiego pytanie, tak. Rozumiem, tak? Komisja Jana Rokity, badająca przestępczą działalność Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, badała sto kilkadziesiąt takich przypadków, nie 300, tylko sto kilkadziesiąt. O ile dobrze pamiętam, to chyba żaden z tych przypadków nie został wyjaśniony. W żadnym z tych wydarzeń nie natrafiono na, nie ustalono, kim byli ci tak zwani nieznani sprawcy. Jest tak naprawdę tylko jedna, jedyna sprawa, w której tak zwani nieznani sprawcy zostali poznani. Sprawa właśnie tej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, czyli Piotrowski, Pękala, Chmielewski, Pietruszka, co jest oczywiście totalną iluzją, dlatego że oczywiście ci bezwzględni oprawcy, bandyci, zbrodniarze byli oprawcami, bandytami, zbrodniarzami, ale nie oni tę zbrodnię wymyślili, nie oni tę zbrodnię zorganizowali i wiele przemawia za tym, że nie oni odegrali w niej swoją morderczą, bandycką rolę do samego końca, bo jak publikuję w książce, którą przywiozłem tutaj do państwa, Lobotomia, wszystko wskazuje na to, że męczeństwo księdza Jerzego trwało jeszcze wtedy, gdy oni byli zatrzymani i że tego krwawego, tragicznego dzieła dokonali panowie z GRU. Czyli mówiąc krótko, że zrobili to Rosjanie. Więc odpowiadając na pana pytanie wprost, no nie mam tutaj takiej wiedzy odnośnie tych przypadków, odnośnie tak zwanych nieznanych sprawców. To były wydarzenia zupełnie, każde z tych wydarzeń było jakby zupełnie innym wydarzeniem. Każde z nich wymagałoby oddzielnego śledztwa. Ja w swojej pracy zajmowałem się głównie przestępczością zorganizowaną, która zresztą wyrosła ze Służby Bezpieczeństwa i z działalności wojskowych służb informacyjnych. Zajmowałem się wojskowymi służbami informacyjnymi, które działają do dziś dnia, chociaż formalnie nie istnieją i do dziś dnia rozkradają Polskę przy pełnej akceptacji współpracy, nawet nie bierności, a współpracy prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i jego bezpośredniego zaplecza. No i oczywiście tajemnicą sprawy wyjaśnienia śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, która nie była tylko jedną sprawą samą w sobie, tylko wiązała się z bardzo dużą liczbą innych spraw, czyli z całą agenturą, która działała i wciąż działa, która wiązała się ze sprawą Żelazo, wielką operacją komunistyczną, taką ostatnią gospodarczą aferą chyba PRL-u, tego pierwszego PRL-u, nie PRL-u bis, i z wieloma innymi sprawami. Także tak mogę odpowiedzieć na pana pytanie.
Wolności!